Cześć, jestem Mervo i dzisiaj postanowiłem sprawdzić granat z meczu Virtus Pro kontra Luminosity, który mógł mieć wpływ na wynik całego meczu. Jeśli nie wiecie, o jaką sytuację chodzi, obejrzyjcie uważnie ten fragment. Wygląda to na normalną akcję, prawda? Jeśli jednak tego nie zauważyliście, przyjrzyjcie się dokładnie, jakim cudem Fer, który miał 1 HP, nie zginął od tego granata. Postanowiłem sprawdzić, jakim cudem ten granat nie zadał mu żadnych obrażeń. Czy jest to bug, czy jest to jakieś specjalne miejsce, że tak ten granat się zachowuje. Jednak zanim do tego przejdę, powiem wam, dlaczego uważam, że ta runda miała duży wpływ na przebieg tego meczu. Była to runda po pistoletówce. Zazwyczaj jest to bardzo ważna runda. My tę pistoletówkę wygraliśmy, graliśmy na karabinach, przeciwnicy grali na forsie. W tym momencie, gdybyśmy zabili Fera tym granatem, byłoby u nas 4 na 3 i prawdopodobnie wygralibyśmy również tę rundę, mając karabiny, dobrze ustawiając się defensywnie i tak dalej. Przeciwnicy również później 3. rundę musieliby grać eko bez żadnych pieniędzy, byłoby 3-0 dla nas z przewagą ekonomiczną. Natomiast Fer od tego granata nie zginął. Później zabił Białego na fleszu, Pasza był uwięziony w konekcie, również zginął. 4 na 2, oni mieli przewagę, zabili nas, wygrali 2. rundę. Później my musieliśmy grać 2 eko, było 3-1 dla nich. Z meczu, w którym mogłoby być 3-0 dla nas, zrobiło się 3-1 dla Luminosity. Trzeba pamiętać, że była to 3. decydująca mapa, którą przegraliśmy 16-11 i teraz odejmując te przegrane rundy, które przez ten prawdopodobnie granat straciliśmy, a które mogliśmy wygrać, byłoby w danym momencie nie 16-11 dla Luminosity, a po 13, dlatego postanowiłem nagrać o tym film i pokazać wam, jak w ogóle ten granat działa i dlaczego w ogóle taka sytuacja miała miejsce. Wszedłem do gry, ustawiłem się w tym miejscu za tym stolikiem i postanowiłem sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. Co się okazało, gdy granat wybucha tuż przed stolikiem, nie zadawał mi absolutnie żadnych obrażeń, natomiast gdy wybuchał gdzieś dalej, w okolicach tej kratki albo jeszcze dalej, zadawał mi obrażenia. Testowaliśmy to dalej i co się okazało? Że istnieje taka niewidzialna linia, przed którą, jeśli granat wybuchnie odpowiednio na wprost tego stolika, najlepiej żeby to było mniej więcej prostopadle od środka, nie zadaje żadnych, ale to żadnych obrażeń. Natomiast jeśli wybucha za tą linią, wtedy zadaje nam obrażenia i było to bardzo dziwne. Rozmawiam również z kumplem o tym, który zaproponował, że być może ma to taki model obrażeń sferycznych i narysował mi nawet w pęcie, jak to proponuje, że wyglądało, że jeśli ten granat wybucha tutaj przed stolikiem, jak widzicie, ten granat zielony to jest wybuch, to wtedy obrażenia są jak gdyby zasłaniane przez ten stolik i nic nam nie daje, natomiast jeśli nic nam nie zadają, natomiast jeśli wybucha daleko, to zadają wtedy mu obrażenia. Pomyślałem, że może ma to jakiś sens i dlatego sprawdzę, jak się dokładnie to zachowuje z kucaniem, ponieważ jeśli granat dalej od tej mojej niewidzialnej, ustalonej linii zadaje obrażenia, to może jeśli kucnę, również nie będzie zadał mi obrażeń. I tutaj sytuacja zrobiła się jeszcze dużo dziwniejsza. Co się okazało? Kucając, jeśli granat wybucha nawet przed tą linią, zadaje nam obrażenia i to całkiem sporo. Prawdopodobnie wtedy przez tę jakąś dziurę w tym stoliku zadaje nam obrażenia. Natomiast a pamiętajmy, jeśli stoimy, nie zadaje nam obrażeń. Jeśli kucamy, zadaje nam obrażenia. Jest to bardzo, bardzo dziwne, naprawdę i niewytłumaczalne dla mnie. Natomiast za tą linią, jeśli kucniemy, to granat i tak nam zadaje obrażenia, ale zadaje nam ich mniej. Czyli słuchajcie, w bardzo dużym skrócie jest taka niewidzialna linia, punkt, przed którym, jeśli granat wybuchnie bliżej stolika, nie zadaje nam obrażeń, gdy stoimy, a gdy kucamy, zadaje nam obrażenia. Natomiast za tą linią, gdy stoimy, zadaje nam więcej obrażeń, a gdy kucamy, zadaje nam mniej obrażeń. Jest to, słuchajcie, bardzo dziwne i niewytłumaczalne dla mnie zjawisko, dlaczego granat w tym miejscu zachowuje się tak, a nie inaczej. I nie wiem, czy jest to bug, czy jest to celowe działanie ze strony Valve, ale jest to niesamowicie dziwne miejsce na mapie. I jeśli rzeczywiście ten granat powinien chronić nas, znaczy ten stolik powinien chronić nas od wybuchów, to może powinien być jakąś skrzynką, albo powinien chronić już zupełnie, a nie w jakichś dziwnych miejscach, w zależności od tego, przy którym centymetrze wybuchnie, czy kucamy, czy nie. Co to oznacza, słuchajcie, w praktyce? Gdyby Biały rzucił tego granata minimalnie bliżej, parę centymetrów albo kilka centymetrów na bok, albo Fer by kucnął, to wtedy by zginął i być może to my przeszlibyśmy do półfinałów tego majora. Nie wiadomo. Tak, słuchajcie, to wygląda z tym granatem. Jestem bardzo zdziwiony z wyników testów i dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Czy jest to bug, czy może macie jakąś teorię, dlaczego ten granat tak, a nie inaczej się zachowuje. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.